Dzisiejszy temat, jakim się zajmiemy, to jest znaczenie oczekiwania na Chrystusa w teraźniejszym życiu. Dwie rzeczy są źródłem radości chrześcijanina, będąc zarazem jego siłą w drodze i nieustannie zajmując jego serce. Po pierwsze, jest to żywa relacja i jedność z Bogiem, Ojcem i Jego Synem, Jezusem Chrystusem. A po drugie, nadzieja przyjścia naszego Pana. Tych dwóch rzeczy nie można rozdzielić bez uszczerbku dla naszych dusz, ponieważ wszystkie korzyści w życiu osoby wierzącej wynikają z połączenia ich obu. Nic tak skutecznie nie oddziela nas od zła tego świata, jak to, że oczekujemy na naszego Pana. Będziemy lepiej widzieć Chrystusa oczami naszej duszy i w większym stopniu będziemy zdolni pojąć Boży zamysł dla tego świata, jeśli będziemy oczekiwać na Jego Syna z niebios. Chcę podkreślić znaczenie obu tych rzeczy. Jeśli nasza nadzieja na przyjście Pana będzie oddzielona od stałej i żywej relacji z Nim samym, to nie będziemy mieć siły, a nasze serce będzie osłabione umysłem zbyt zajętym i obciążonym złem wokół nas. Gdy oczekujemy na Syna Bożego, widzimy Jego całkowite odrzucenie przez ten świat, błędną drogę, którą świat podąża, a u mądrych tego świata zupełny brak mądrości. Widzimy, jak zbliża się Boży sąd nad tym złym światem, a zasada zła, która nim rządzi, uderza we wszelkie zapory, które ulegają nadwyrężeniu i się rozluźniają. Dusza jest przygnieciona, widząc to wszystko, a serce smutne. Gdy jednak dzięki Bożej łasce chrześcijanin trwa połączony z Bogiem w żywej relacji, jego dusza jest niezachwiana, spokojna i szczęśliwa, ponieważ w Bogu ma zasób błogosławieństw, których ani nie zmienią, ani nie zubożą jakiekolwiek okoliczności zła. Będą nadchodzić smutne i złe wiadomości, ale jego serce będzie trwać niezachwianie w zaufaniu do Pana i to prowadzić go będzie niezależnie od zmieniającej się sytuacji zewnętrznej. Umiłowani wierzący w Pana Jezusa Chrystusa, wszyscy tego pragniemy. Potrzebujemy zarówno żywej relacji z Bogiem, jak i nadziei na Jego przyjście, aby w pewnym krokiem podążać u Jego boku. Nie wierzę, aby dziecko Boże mogłoby mieć serce utwierdzone w Bożym Słowie i jednocześnie nie czekać na swojego Pana. Aby zrozumieć, że świata nie da się naprawić, musimy najpierw zobaczyć jego grzech polegający na odrzuceniu Chrystusa. Co więcej, dopiero jak zobaczymy duchowymi oczyma grzech wieńczący wszystkie dzieła tego świata, zrozumiemy i właściwie ocenimy rzeczywisty charakter świata. Ponadto dla chrześcijanina szukającego i czekającego na swojego Pana będzie on więcej znaczył, niż mogłyby wyrazić jakiekolwiek słowa. Nie będzie już myślał, że pójdzie do nieba i będzie szczęśliwy, ale że to sam Pan Jezus Chrystus przyjdzie po niego i po cały swój Kościół. Jak inna już to jest radość. Sam Pan Jezus mówi w Ewangelii Jana, 14 rozdział. Takie wyraźne, jasne, pewne słowa, które sam wyraźnie podkreślił. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Czytamy tutaj w 14 rozdziale, w 3 wersecie. I gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, żebyście gdzie ja jest i wy byli. Przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, żebyście, gdzie ja jestem i wy byli.
Tak mówi Słowo Boże w Ewangelii Jana, 14 rozdział, 3 werset. Inaczej mówiąc, to, co mi da radość, dają również Tobie. Tam, gdzie ja będę z Tobą, to i Ty ze mną na zawsze. Być może myślisz, że w ludzkiej, doczesnej naturze odnajdziesz dobro lub że nakłonisz ją do czynienia dobra poprzez proces wychowania i kształcenia. Nawet gdyby to się udało, pierwszy Adam pozostanie pierwszym Adamem i nie będzie oczekiwał na Chrystusa. W naturze pierwszego Adama nie odnajdziesz ostatniego Adama, którego ten świat odrzucił. Szukanie odrzuconego Pana Jezusa Chrystusa jest cechą, która odciska się na charakterze i życiu świętych. Rozważmy oczekiwanie na przyjście Bożego Syna z nieba pod jeszcze jednym kątem. Mojego Pana, którego miłuję, którego kocham, ze mną nie ma, a oczekując na Niego, otacza mnie tu, na ziemi, duchowa rzeczywistość tego świata, która mnie przygniata i pozbawia sił. Tym mocniej to widzę i czuję, im głębiej wchodzę w bliską relację z Bogiem, choć Bóg mnie wspiera i podtrzymuje w swojej bliskości. Dlatego Paweł zwraca się do wierzących Tesaloniczan w pierwszym rozdziale drugiego listu takimi słowami. Drugi list do Tesaloniczan, pierwszy rozdział, 6-7 wersetu. Skoro sprawiedliwą jest rzeczą u Boga odpłacić uciśnieniem tym, którzy was uciskają, a wam uciśnionym odpocznieniem z nami przy objawieniu się Pana Jezusa z nieba z aniołami mocy Jego. Ponieważ rzeczą sprawiedliwą u Boga wam uciśnionym dać odpoczynek wraz z nami, gdy z nieba objawi się Jezus Chrystus. Już dziś doświadczam wytchnienia w moim duchu, czekając na Pana Jezusa Chrystusa, czekając na Chrystusa, wiedząc, że gdy przyjdzie, wszystkim zarządzi po swojemu. Jego przyjście okaże się ogromnym problemem dla świata, lecz nie dla Jego świętych. Dla nich będzie pełnym i trwałym odpoczynkiem. Nie dajmy się więc pokonać słabości, znużeniu czy konfliktowym sytuacjom w naszej służbie. O nie! Proszę w modlitwie Ojca, aby pozwolił mi zwyciężać każdego dnia. A jednak muszę przyznać, że konflikty wyczerpują mnie. Gdy jednak podążam za moim Bogiem, to nie walka przepełnia mój umysł, ale radość w samym Bogu. Wszystko lepiej zrozumiem, gdy będę już w chwale mojego Pana, gdy Pan objawi się uczczony przez swoich świętych. Wtedy moja dusza o wiele lepiej pozna, kim On naprawdę jest. To będzie ta sama radość, której doświadczyć mogę już teraz, tylko w o wiele większym stopniu. Wtedy ona będzie w o wiele większym stopniu. Jeśli Boża radość zawładnie moim sercem, przesłania mi cały świat i staje się źródłem. Źródłem miłości wobec moich bliźnich w świecie. Bo to pochodzi nie ze mnie, tylko właśnie z tego, jak tutaj widzimy ze Słowa Bożego, to przyjście Pana Jezusa. Jeśli Boża radość zawładnie moim sercem, przesłania mi cały świat ta Boża miłość, ta Boża radość i staje się źródłem miłości wobec moich bliźnich w świecie. Choć mogę być zmęczony ciągłymi zmaganiami, czuję mocno, że w świecie są ludzie, którzy potrzebują takiej samej miłości, z jakiej ja czerpię i pragnę, aby jej doświadczali.
aby radość z tego, kim Bóg jest dla mnie, ta radość, która mnie podtrzymuje i przeprowadza przez wszystkie trudy i zmagania, stała się naszym wspólnym udziałem, abyśmy razem utwierdzali się w Bożej bliskości i nadziei Jego przyjścia. Jeszcze raz to podkreślę, jeszcze raz to warto podkreślić, że gdy odrębnie traktujemy relację z Bogiem i nadzieję na Jego przyjście, nasze kroki są chwiejne, decyzje niewłaściwe, a przygnębienie bierze górę. Gdy Boża miłość wypełnia moje serce, wtedy płynie ona w stronę wszystkich, którzy jej potrzebują, zarówno wierzących, jak i grzeszników, według ich potrzeb. Działanie mocy Bożej miłości w moim sercu pokieruje mną, aby służyć innym. Ta miłość uzdolni mnie do udźwignięcia trudu i mozołu, które się z tym wiążą, ponieważ przylgnięcie do Chrystusa prowadzi do służby, nawet do granic cierpienia, dla Niego. Gdy moja dusza zanurzona jest w Chrystusie, wtedy charakter Chrystusa odciska się na wszystkim, co jest naturą pierwszego Adama. Ta miłość, która prowadzi mnie do aktywnej służby, nieuchronnie wiąże się z konfliktowymi sytuacjami. Pan Jezus zapewnia mnie o swoim błogosławieństwie w próbach i utrapieniach, bo tak czytam w 2 Koryntian, 1 rozdział, 4 werset. Pocieszający nas w każdym ucisku naszym, abyśmy również pocieszać mogli tych, którzy są w jakimkolwiek ucisku, tą pociechą, którą Bóg nas samych pociesza. A także 2 Tesaloniczan. 2 Tesaloniczan, rozdział 1, werset 4. Także my sami chlubimy się z was w zborach Bożych, z waszej cierpliwości i wiary we wszelkich prześladowaniach waszych i w uciskach, które ponosicie. Więc jednoznacznie widać ze Słowa Bożego, że Pan Jezus zapewnia każdego wierzącego. Pan Jezus Chrystus zapewnia mnie o swoim błogosławieństwie w próbach i utrapieniach, ale jednocześnie wiem, że będą one moim udziałem aż do Jego przyjścia, bo tak zapewnia mnie Słowo Boże. Abyśmy byli uznani za godnych Królestwa Bożego, za które też cierpimy. Tak jak mówi 2 Tesaloniczan, 1 rozdział, 5 werset, co jest dowodem sprawiedliwego sądu Bożego, abyście za godnych byli uznani Królestwa Bożego, dla którego też cierpicie. Widzimy zatem więc, że pośród prób i ucisków odnajdujemy błogosławieństwo, aby doświadczając cierpień dla Chrystusa Jezusa Pana, jednocześnie czerpać pocieszenie, jakie Bóg wlewa w nasze dusze. Jak ogromne jest to błogosławieństwo w zamian za moje małe kłopoty. Pan Jezus Chrystus zlewa na moją duszę objawienie siebie samego. W mojej duszy słyszę Jego głos. Przychodzi teraz do mnie i wypełnia mnie swoją radością. Wypełnia mnie Jego radością. Moją duszę wypełnia Jego radością. Ja staję się cudownością dla Niego, a On dla mnie. Tak oto Bóg utożsamia się z tymi, którzy dla Niego cierpią. Kończąc to dzisiejsze rozważanie, skoro oczekiwanie na Chrystusa i Jego przynaglająca miłość prowadzi nas w służbę, aby inni razem z nami dzielili nasze błogosławieństwo, a służba przynosi próby i ucisk, nasz Pan będzie nas wspierać i nam usługiwać
swoim nieskończonym pocieszeniem. Jak bowiem w nas obfitują utrapienia Chrystusa, tak też przez Chrystusa obfituje nasza pociecha. Tak uczy mnie między innymi pierwszy rozdział, werset 5 drugiego listu do Koryntian. Bo jak obfitują w nas cierpienia Chrystusowe, tak przez Chrystusa obfituje i pociecha nasza. Oby Pan Jezus Chrystus zawsze wypełniał nasze dusze swoją obecnością, a serca były mocne, oczekując na Jego przyjście.